Przestań ględzenia i uwolnij nas z tej przykrej ciemnicy. Wyjątkowo przychylam się do głosu złotoustego erudyty. Za złotoustego daję w ryj. To tylko taka metafora. Jego plemię nie wie, co to metafora. W jego przypadku to groch o ściany. Groch nie przebije mojej ściany. Jest na to o wiele za gruba. Odbiłby się. Umrę w otoczeniu największych ciołów w galaktyce. Już wiem, co to za zwierzę. Polowaliśmy na nie jako dzieci. Najlepszy jest z ogniska. Rozpraszasz mnie! Te, MacGyver! Co ty świrujesz? Może byś spytał, zanim mi zaczniesz rozkręcać statek. W ogóle co to jest? Nie ruszaj! To bomba. A bomba? Ta. I tak tu sobie leży na wierzchu. Zaraz schowam do pudełka. Do pudełka? A co to da? To może do tego. Nie, stop, nie ruszaj tego. Czemu, co to? Nie twoja brocha. No co? Przyślę tu pana swojego człowieka. Nie jest to lokal na poziomie. Oferują tu godziwą rozrywkę? Dawaj! Ciekawe, jak będziesz wyglądał, jak ci odstrzelę tę twoją łysą małą! Nie! 4 miliardy nagrody! Człowieku, ogarnij się, ej! Wytrzymasz jeszcze jedną, jedyną noc, jesteś dziany! Dobra. Ale głowy nie dam, czy jak będzie po wszystkim, nie urządzę wam jatki. O, to przez takie teksty! Żadne z was nie ma kumpla! Ktoś otworzy przed wami serce, to chcecie mu je wyrwać! Przyleć. Zaszczytem będzie zginąć wśród przyjaciół. Jesteś człowiekiem honoru, Quill. Stanę u twego boku. Ja jestem Groot. Jako futerkowy i tak nie pociągnę za długo. Dobra, wstałem. Zadowoleni? Już teraz wszyscy stoimy. 5 fujar stanęło ze w kółeczko. Twierdzi, że uciekł z naszego więzienia, więc gdyby sytuacja nie była poważna, nie wracałby. Mówi, że wpakował nas w nawóz, więc chce pomóc, bo, pozwolę sobie zacytować, nie jest z niego aż taki członek. I pan mu wierzy? Nie mnie sądzić, czy jest z niego członek, czy nie. Jesteś przyjacielem. Dzięki. I ty, drewniana niemoto. I ty, zielona zdziro, też jest... Stol wreszcie ten dziób! Zawsze byłaś słaba. Ty głupia zdradzieca! Nie pozwolę obrażać moich przyjaciół.